Przygotowania do rajdu Dakar trwają około 8 miesięcy. Przygotowujemy się jako organizm fizycznie, czyli to jest trening fizyczny. Ja co drugi dzień jestem albo na siłowni, albo biegam i to trwa przez 8 miesięcy, więc prawie cały rok. Do tego dochodzi przygotowanie całego sprzętu i logistyka i wymyślenia pomysłu, czym będziemy startowali. Później dochodzą treningi rajdowe, czy starty w zawodach pustynnych, czy testy w Maroku, które miałem, czy testy w Hiszpanii samochodem. I do tego dochodzi dalej kolejny element, który jest nowy w tym roku, przygotowanie na symulatorze komputerowym. Jest to coś nowego, ale coś, co w tej chwili jakby technika na to pozwala, że można trenować trochę na sucho, nie trzeba, prawda, jeździć prawdziwym samochodem, tylko tą rajdówką taką wirtualną, ale naprawdę zaczyna to działać i liczę, że ten dodatkowy element, który pomaga też na koncentrację, pomaga na takie powtarzanie i perfekcyjne przejazdy, na pewno zaowocuje na Dakarze. Na symulatorze konkurencja jest niesamowita, bo wszyscy są na świecie, ci, co grają, są połączeni przez internet. W jednej grze udało mi się osiągnąć gdzieś tam piąte, szóste miejsce na świecie, więc wydaje mi się, że to jest jako dla laika, można powiedzieć, takich symulatorów komputerowych, wielkie osiągnięcie, ale naprawdę dzień w dzień trenuję na tym symulatorze. Zobaczymy. Wydaje mi się, że to jest coś nowego, ale może to też zacząć działać. Na Dakarze będę startował samochodem Mini X z zespołu X-Ride. Jest to samochód, który w tej chwili wydaje mi się, jest w czołówce najlepszych aut, bo będziemy mieli trzy marki, które będą walczyły o naprawdę zwycięstwo Dakaru. Będzie to Peugeot, Toyota i Mini. Na pewno konkurencja jest wielka, bo w Peugeocie mamy czy Sebastiana Leba, czy Carlosa Sainza, czy Peter Hansela. W Mini mamy Mikko Hirvonena, czy w Toyocie mamy na niego Romę, więc konkurencja jest się z kim ścigać. Samochód jest bardzo dobry. Byliśmy teraz na testach jeszcze takich mechanicznych, czyli uczyliśmy się jak przy jakichś problemach technicznych, które niestety się zdarzają na Dakarze, jak sobie z nimi poradzić, na przykład, urwie się półoś, jak ją szybko wymienić, gdzie ją po pierwsze znaleźć w samochodzie, gdzie znaleźć klucze, które do tego pomogą, więc te wszystkie elementy, puzzle mamy poskładane teraz, żeby 2 stycznia po prostu przez te 12 dni to słońce nam świeciło, żeby był po prostu, żeby było trochę szczęścia. Moim na pewno celem na Dakar jest pierwsza dziesiątka. Jeżeli tego słońca będziemy mieli więcej, czyli więcej będzie się nam rzeczy udawało, czyli Tomna jako pilot będzie nie popełnił na przykład błędu, ja też nie popełnię błędów, to na pewno technicznie i przygotowani jesteśmy na pierwszą piątkę, ale zobaczymy, jak to się ułoży, bo Dakar niestety zaskakuje.